Witam ponownie wszystkich Państwa szanownych zebranych i dzisiaj troszeczkę o Dunajcu, a zwłaszcza o zanieczyszczeniach metalami ciężkimi, w tym głównie chromem. Te zanieczyszczenia Dunajca związane są z funkcjonowaniem małych garbarni wyprawiających głównie skóry owcze, ale też cielęce. No i spuszczaniem nieczystości z tych garbarni do strumyków wpadających do Dunajca i do samego Dunajca. Taki zespół powstał czteroosobowy: AGH, Politechnika Krakowska i Uniwersytet w Genewie. No i zajęliśmy się badaniami właśnie tych osadów dennych. No i ewentualnym wpływem zbiornika Czosztyńskiego, jeziora Czosztyńskiego zaporowego, które tutaj mamy na rysunku, na stan wody po przepłynięciu jej przez to jezioro. Tutaj są miejsca pobrania próbek. Próbki były brane w Czarnym Dunajcu, w Białym Dunajcu i w Aksmund i następnie już po przepłynięciu czwórka to były osady z Dunajca po przepłynięciu przez jezioro zaporowe w Czosztynie. Tutaj jest dokładna lokalizacja miejsc pobrania próbek i niektóre dane dotyczące wody. To było taką porą jesienną robione, więc woda była dosyć chłodna. pH, jak widać, wszędzie alkaliczny, a nawet w Harklowej bardzo alkaliczna woda. Tu przewodność i jeszcze tam pozostałe różne były parametry brane pod uwagę i analizowane. Był oznaczany skład mineralny osadów dennych metodą mikroskopową, planimetrycznie, z wykorzystaniem Eltinora, metodą skokową. 500 punktów pomiarowych było w każdym szlifie mikroskopowym pomierzone. No i mamy tutaj podane parametry osadów. Widać, że dominują osady organiczno-ilaste, no około 50%, nawet tutaj jest ponad 70%, prawie 80%. No i kwarc głównymi są składnikami, a pozostałe to takie są towarzyszące minerały, głównie materiał transportowany z Tatr. Tutaj mamy wykresy podające, jakie też te próbki miały uziarnienie, prawda? Ile w której frakcji było materiału. Generalnie materiał był dosyć drobny, bo około 50% to były ziarna poniżej 63 mikronów. Frakcji takiej do 20 było niewiele, a poniżej 20 to tutaj są zaznaczone frakcje. Natomiast grubszy materiał, no to też tutaj jest podane, jak ewentualnie w której frakcji mamy którego materiału najwięcej. To są o tyle istotne dane, że w drobnych frakcjach oczywiście koncentrują się minerały ilaste, które no mają właściwości sorpcyjne, natomiast w grubych frakcjach głównie materiał mineralny się koncentruje. Tutaj będzie parę zdjęć, które pokażą Państwu, co też tam w mikroskopie zostało wypatrzone. Przede wszystkim w osadach dennych tutaj przed jeziorem zaporowym znajdują się szczępki skór. To jest taki szczępek skóry. To są zdjęcia z mikroskopu polaryzacyjnego przy polaroidach częściowo skrzyżowanych, no bo inaczej, gdyby je całkiem skrzyżować, to ta skóra wyprawiana z chromem jest zupełnie niewidoczna. Natomiast przy polaroidach nieskrzyżowanych, przy jednym nikolu, no kwarc i inne składniki mineralne w ogóle nie reagują, więc ciężko jest oznaczać. Tu mamy 100 mikronów, czyli 0,1 mm. To oznacza, że te kawałki są, tej skóry są dość duże. Tu mamy następny
kawałek, to wszystko to jest właśnie fragment skóry, ziarna kwarcu, tutaj temu towarzyszą materiałowi. I te badania wykazały dowodnie, że chrom występuje jak gdyby w dwóch formach. Po pierwsze w kawałkach skór wyprawionych i tak jest transportowany przez pewien odcinek Dunajca przed jeziorem Zaporowym, gdzie te fragmenty skór się powolutku rozpadają na coraz drobniejsze, aż zupełnie zostaną roztarte, że tak powiem, przez transport. No i druga forma wiązania to jest chrom w postaci pierwiastkowej wstawiany do struktur minerałów ilastych, sorbowany na powierzchni ziarn i tak dalej, więc już taki, powiedzmy, chrom niezwiązany z organiką. W tej sytuacji w osadach dennych pojawiają się jak gdyby dwa maksima występowania chromu. Jedno to jest blisko tych mini garbarni, gdzie tam wyrzuca się materiał do Dunajca i ten materiał zawiera fragmenty skór z chromem, a po jakimś czasie te skóry się rozlatują, szczępki skór się rozlatują w transporcie, te kamienie Dunajca je mielą po prostu, no i chrom pojawia się w osadach mineralnych. Tutaj mamy substancję taką organiczno-mineralną. To jest ta substancja, która sorbuje właśnie najbardziej chrom, kwarc, trochę kalcytu się pojawia okazjonalnie w osadach. Także osady nie są jakieś, zwłaszcza drobne frakcje, nadzwyczaj interesujące. Tu jest porównanie zawartości chromu w różnych frakcjach drobnych i grubszych. Są oznaczenia, możecie Państwo sobie zobaczyć. I w poszczególnych, prawda, próbkach. No, widać, że te zawartości oscylują w dość dużych granicach, ponieważ tutaj mamy skalę logarytmiczną. I proszę zauważyć, że tu jest 10 tysięcy ppm-ów, no, a tutaj jest tylko 10 ppm-ów, więc osad zerowy, próbka zerowa pobrana w punkcie 0, tego chromu zawiera bardzo niewiele, bez względu w zasadzie na frakcję, przy czym we frakcji organicznej tego chromu jest sporo. Natomiast w trójce na przykład, no, chrom głównie się koncentruje, widać tutaj, we frakcjach mineralnych. Tej organicznej frakcji jest go niewiele tutaj też. I po przepłynięciu wody przez zbiornik zaporowy frakcja organiczna, te fragmenty skór zupełnie znikają, a chrom pojawia się w osadach mineralnych i też jest go do 100 ppm, czyli jest go stosunkowo niedużo. Jest też podwyższony, no ale nie tak tutaj, gdzie mamy 10 tysięcy, prawda, prawie że w niektórych próbkach, czyli bardzo bogato. Tutaj mamy znowu porównanie zawartości chromu we frakcjach, też w zależności od uziarnienia w grubych frakcjach. Widać, jak te zawartości się zmieniają. I w próbkach już przed jeziorem, tutaj jest przed jeziorem, właściwie nie mamy materiału grubego, bo tu są ziarna do 2000 mikrometrów, czyli do 2 mm. Tutaj natomiast w osadach przed jeziorem Czorsztyńskim we frakcjach drobnych tego chromu jest sporo. I jak to wygląda na mapce rozmieszczenie? Tutaj są, wykorzystam taką metodę pokazywania zawartości chromu w zależności od wielkości kółek. Więc widać, że tutaj w tym rejonie, gdzie była brana piątka, próbka numer 5, 1, 2, 3, tego chromu jest bardzo dużo.
Dunajec czarny, dunajec biały, dunajec właściwie prawie nie niosą chromu, albo jest go niewiele stosunkowo. No i po przepłynięciu przez wody, przez zaporę, przez zbiornik, no chrom jest redukowany. Wszystko są badania z 2003 roku, a więc trochę czasu temu. Bardzo jest ciekawe to, że te wyniki też trochę nakładają się na wyniki badań, które robione były przed powstaniem Jeziora Czosztyńskiego w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Były robione analizy chemiczne i mineralogiczne wszystkich cieków doprowadzających wodę do Dunajca. Jeziora jeszcze wtedy nie było. Badania były robione o dwóch czy trzech porach roku, wiosną, latem i jesienią. No i okazuje się, że wiosna jest szczególnie okresem takim niesympatycznym dla osadów dennych tych wszystkich dopływów, dlatego że górujące szamba w Maniowych, prawda, tutaj w Czosztynie, w Chubie, no a z tej strony powiedzmy w rejonie Niedzicy, tutaj te strumienie białka również tatrzańska doprowadzają spore ilości azotynów, azotanów, fosforanów. Jest to związane przede wszystkim z górowaniem szamb. Po prostu się, jak się topi śnieg, szamba się przepełniają i wszystko z szamb leci do, podnosi się poziom sodu między innymi, ale fosforu właśnie związanego z proszkami. To się dzieje do dzisiaj, chociaż już w wielu miejscach zrobiono oczyszczalnie ścieków, ale przed oczyszczalniami no, Dunajec prowadził dosyć spore ilości rzeczy związanych właśnie z szambami. Teraz to jest oczyszczane. Niemniej jednak te potoczki, to jeszcze są badania późniejsze, których tutaj Państwu nie demonstruję, wskazują, że też niektóre z tych potoków dochodzących do Dunajca chrom niosą, więc tam czasem też ktoś jakieś skóry sobie wyprawia. Natomiast ciekawe jest to, że w zasadzie zbiornik w Czosztynie działa jak taki odstojnik. Woda wpadająca do zbiornika czosztyńskiego z pewnym impetem, płynąc tutaj, uspokaja się, szybko jej spada. No jest to woda, która idzie prawdopodobnie przy dnie, bo ona jest obciążona różnymi materiałami, minerałami lastymi i tak dalej, więc idzie przy dnie i z tej wody sedymentują różne składniki, między innymi prawdopodobnie chrom, dlatego że przed jeziorem w Dunajcu, w osadach tego chromu jest sporo, natomiast po przepłynięciu wody przez zbiornik tego chromu jest niewiele. Nie badaliśmy wielu innych pierwiastków, ale można przypuszczać, że jezioro oczyszcza, stagnując, sprzyja sedymentacji, tam pewnie jest koagulacja na minerałów ilastych. No i to wszystko, co niesie Dunajec, siada na dnie, także te denne osady zbiornika czosztyńskiego są troszkę, że tak powiem, zanieczyszczone różnymi rzeczami, w tym również chromem. Natomiast to jest jeszcze jedna funkcja zbiornika, bo tu zbiornik niby miał chronić przed powodzią, zbiornik i zapora dają elektrykę, prawda, prąd elektryczny. No ale mało kto myślał o tym, że zbiornik działa również jak rodzaj oczyszczalni i powoduje, że woda wypływająca zarówno z tego górnego zbiornika, ale przede wszystkim już potem po przepłynięciu przez ten dolny, no zawiera w sumie bardzo niewiele pierwiastków, w tym również chromu. Tutaj mam jeszcze pokazane, jak wygląda koncentracja chromu we frakcjach poniżej 20 mikronów, czyli głównie w minerałach ilastych. No i ta sytuacja się powtarza, chociaż wówczas właśnie we frakcjach poniżej 20 mikronów
zarówno w osadach Czarnego Dunajca, ale tutaj niewiele, ta kropeczka mówi o wielkości zawartości chromu we frakcji poniżej 20, w Białym Dunajcu, ale też w Białce Tatrzańskiej ten chrom się pojawia, więc on się trzyma tutaj frakcji drobnych, minerałowilastych. Również tutaj w osadach dennych, poniżej, w frakcjach poniżej 20 mikrometrów, czyli w frakcjach ilastych, chrom się pojawia, ale we wszystkich tych miejscach jest on związany. To znaczy w minerałach ilastych prawdopodobnie wchodzi w pakiety, w przestrzenie międzypakietowe, no i tam jakoś jest stabilizowany. Ale bez wątpienia widać, że najgorszy odcinek osadów Dunajca i najgorsza woda pod względem zawartości chromu jest między punktem, gdzie łączą się Czarny Dunajec z Białym Dunajcem i jeziorem Czosztyńskim. Tutaj najwięcej jest upuszczanych właśnie tych chemikaliów do głównie chroma, ale ta pochodna stabilizująca kolagen w skórach, którą produkuje alwernia, taki zielony odczynnik chemiczny. No o tyle jest to niezdrowe, że chrom stabilizuje nie tylko kolagen w skórach wyprawianych, ale również w skórach człowieka. W związku z powyższym no, nie jest zdrowy, a można nawet powiedzieć, że może wykazywać pewne tendencje kancerogenne, zwłaszcza wtedy, gdy się wstawia w struktury DNA. No, tyle chciałem Państwu pokazać, bo to jest taki temat, o którym wszyscy tak trochę wiedzą, ale nie do końca. No więc dziękuję bardzo i zapraszam na następny wykładzik w wolnej chwili.